Wstępem tego poradnika będzie pokazanie mniej więcej miasta, opcji jakichś tutaj związanych z samym Korinis i startem gry, bo nie wszystko każdy musi ogarnąć, może ktoś pierwszy raz ma w ogóle styczność z Skirmirem. A więc jak zaczynacie, respicie się tutaj, gdzie gadał Watras oczywiście i mamy tu jakiegoś maga, kontrolem się oczywiście zagaduje. Możemy się u niego uleczyć i dzięki czemu do 15 levela dostajecie jeszcze tam bonus do HP i statystyk. Możemy też wziąć przesyłkę. To jest słabo płatna niestety usługa. Zanosimy tam do jakiegoś celu paczkę, będę już wpisywał paczkę albo oddę paczkę. Już nie pamiętam, ale pewnie jakoś to tam będzie opisane mniej więcej, jak dostarczyć tą paczkę. Ważnym na pewno na początku NPC-tem jest tutaj ten osobnik, gdzie był oczywiście Koragon? Koragon chyba. Mamy tutaj Baranira i Baranir może od nas kupić jedzenie, jak widzicie zresztą. No i dodatkowo on skupuje te pierwsze takie pierdoły, które lecą z mobów, tam jakichś ścierwojadów i tak dalej. Typu właśnie laga, sztyle, te ceny nie są powalające. No ale warto myślę wiedzieć to, że tu można jemu to sprzedać. Tak samo możecie sprzedawać tutaj surowce, ale tego broń Boże nie róbcie, bo lepiej na tym wyjdziecie, jak sprzedacie te surowce innym graczom na czacie. Może też nam usmażyć szynkę. A jeżeli chodzi o właśnie o tą sprzedaż, to macie coś takiego jak HC. I możecie tutaj na tym handlowym wystawić coś. Ja testowo wam pokazałem, jak to wygląda. Jest to taki kolorek pomarańczowy, można powiedzieć. Tak, ładny czatek swoją drogą. Tutaj mamy Korkaloma. Korkalom uczy nas takich rzeczy już bardziej pod Górniczą Dolinę. Więc do niego na pewno będzie warto zajrzeć, jak już będziecie się wybierać, myślę, na Górniczą Dolinę. Jak widzicie, ma tu serca, krew, łuski, kości i głowy. W większości warto się tego nauczyć, jak będziecie chcieli oczywiście tam na przykład ze smoków z Górniczej Doliny czy coś zdobyć, jakieś fajne, wartościowe trofea. On jest raczej NPC-tem na później. Na pewno was może zainteresować tutaj NPC Blit, gdzie rozdawano piwo. U niego możecie się nauczyć tej podstawowej oprawy zwierząt. To jest na pewno warte na początku gry. Czyli macie pazury, żółwaczki, języki skóry i kły. Tak jak mówię, no jak ktoś jest nowy, to tam zawsze mogę jakiś start zapewnić, chociaż minimalny. Jak się tego nauczycie, to podczas bicia potworów wam wpada po prostu do ekwipunku jakaś skóra, czy inne jakieś trofeum. No i co level, na co powinienem zapolować, się pytamy go. I klikając P na klawiaturze mamy oczywiście po lewo okienko z polowaniem, co mamy robić. Jezu, co za ludzie na tym czacie klanowym. Tu pod F7 macie zmianę wyglądu, statystyki, możecie sobie zobaczyć, jaką macie rangę. Ja mam wojowniczy, tam co ileś rangi jest oczywiście dodatkowy bonus tam do expa na hardzie. Nie wiem jak na globalu, ale chyba też. Macie potrzebne komendy, takie podstawowe. Myślę, że tutaj sobie załapiecie mniej więcej większe rzeczy. Wszystkie ważne tam rzeczy. I możecie też tędy wyjść, możecie sobie odpalić to okienko polowania też w ten sposób. Pod F8 macie teleporty, jeżeli macie VIP-a, możecie się tepać do dwóch podstawowych kopalni, do areny. Na VIP-ie oczywiście jest to jakoś tam ograniczone. Pod F9 macie zapis, warto myślę go robić co jakiś czas, żeby sobie w razie jak wywali serwer, bo może się tak zdarzyć, no to macie zapisany postęp, jak coś tam robiliście ważnego. Pod F10 macie taki panel do wymiany, są wymiany eventowe za posążki i tak dalej. Są wymiany bryłek, czyli te magiczne niebieskie bryłki pod kasą, prawy górny róg. Za nie możecie sobie tutaj też różne rzeczy ogarnąć, albo sprzedać je innym graczom, żeby mieć kasę na start. No i tutaj ewentualnie jeszcze za te Kelmir coinsy, które też tam no powiedzmy wisią, można sobie kupić. Jak ktoś oczywiście chce. Pod F5 macie listę graczy, lewy górny róg macie ile jest playersów na serwerze. Jeżeli kogoś interesuje ile aktualnie gra osób, to 16.
Co tam jest? Pod F6 macie taki panel, żeby sobie, można sobie sprawdzić, jak tam FPS-y wasze wyglądają. No ale dobra, kolejna rzecz. Nauczyciele tutaj, mamy tutaj Gaja, on uczy walki bronią dwuręczną. Kolejna osoba jest tutaj, Cross uczy nas oczywiście strzelania z kuszy. Tutaj mamy osobę odpowiedzialną za uczenie siły. Tutaj jest oczywiście walka bronią jednoręczną. Jeżeli chodzi tutaj o NPC-tów, no to koszary mamy zaliczone. Kowale. Mamy dwóch kowali. Rafer sprzedaje bronie jednoręczne. Nawet też takie fajne z bonusami. A Brandon sprzedaje dwuręczne miecze. Oczywiście do pewnego tam poziomu siły, resztę trzeba niestety dropić już z bossów, czy tam mini bossów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, gdzie był bosper, mamy Willa, on uczy nas strzelania z łuku i oczywiście procentów tego łuku. Dodatkowo możemy sobie u niego kupić jakieś tam podstawowe kusze, łuki, strzały, bełty. Ważnym też jest tutaj osobnikiem pan Fagar, gdzie był Mateo. U niego sprzedajecie takie podstawowe rzeczy z początku gry. W późniejszym etapie interesuje was oczywiście sprzedawca z górnego miasta, ale do niego też dojdziemy za chwilę. Tutaj myślę mamy wszystko. Właśnie, u Kowala warto sobie na pewno kupić kill off, chociaż wy na status chyba dostajecie kill off. Kopanie wam też oczywiście zademonstruję. Tutaj macie takie jedzonka lepsze już od 400 HP w górę, no ja na przykład u niego sobie skupuję. Po lewo macie Nefariusa, czy tam Nefarusa, i on uczy was rogów i płyt. Tego też później finalnie możecie się nauczyć. Nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie. Eomer, u Eomera możecie sobie kupić armor na hardzie maksymalnie na 50 level. Chociaż jak widzicie, zresztą cena jest, no, dosyć solidna ta cena jest za ten pancerz. Wasila sprzedaje lepsze bronie, jednoręczne, nie jednoręczne, przepraszam, dwuręczne. Do poziomu 209 mniej więcej siły, no ale ceny, jak widzicie, też są adekwatne. I tutaj jeszcze mamy w górnym mieście dwóch handlarzy, które nas interesują. Urgan skupuje już takie lepsze przedmioty, bronie, hełmy, tego typu rzeczy. Tutaj mamy jeszcze Rudina, a u niego kupicie właśnie bronie jednoręczne do 290 mniej więcej siły. Coś taki odpowiednik tego typa, który sprzedaje Tuchendę tam na początku górnego miasta. I to tyle, jeżeli chodzi o NPC-ty. Myślę, że temat tutaj wyczerpaliśmy, przynajmniej tego, co jest tutaj ważne. Chociaż jeszcze mógłbym wam pokazać jednego NPC-ta, a w sumie NPC-tkę. Jest ona tutaj w porcie. O, myślę, że ona jeszcze jest warta uwagi. Eowina. Doprawię mi zupę, rosół oczywiście i ewentualnie wędkę można sobie u niej kupić i coś tam powędkować. Ma też tu jakiś rosół, inne jakieś tam leczące rzeczy, no właśnie na jakiś tam, powiedzmy, low level. No dobra, to teraz zajmiemy się czymś innym. Teraz, moi drodzy, zajmiemy się łowieniem ryb przykładowo. Także bierzecie sobie wędkę. Dobrze, że w pracy się wpisuje. A nie, jednak dobrze. Tak jak mówię, pracuję, tylko szkoda, że nie ma jakiejś animacji tego. I dostałem 3 otwierane muszle. Te 3 otwierane muszle bodajże Regin może skupić od nas. Zabrał ode mnie? Tak, zabrał ode mnie te muszelki. Na farmie Lobarta możecie spotkać NPC-ta. U tego tutaj gościa możecie sobie kupić widły.
na farmie Lobarta. O, oczywiście przy okazji jeszcze tutaj macie kota FK, co jakiś czas wam wyskakuje, trzeba go wpisać. No czat odpalacie oczywiście literką T. Jeżeli chodzi o logowanie, no to tak samo, tam wiadomo, klikacie T, wpisujecie login, enter, robicie strzałeczkę w dół, T, hasło wpisujecie, no z tym raczej też nie ma problemu. Jak już macie widły, wyjmujecie widły i również komenda pracuj. 20 sekund i powinienem dostać jakieś tam buraki, myślę. No i dostałem w tym wypadku 6 buraków. Jak widzicie, zabrało mi to jeden punkt staminy. Level dany róg, nad paskiem HP macie ilość staminy. Ona oczywiście z levelem zwiększy się i raz dziennie się ona wam regeneruje. Ja akurat wykorzystuję to na kopanie w kopalni. No i oczywiście pokażę wam opcje z kopaniem jeszcze. No macie kill off. No to trzeba iść do kopalni, przykładowo kopalni węgla. Reszta kopalni no jest oczywiście gdzieś tam ten, trzeba szukać. No i w kopalni macie kop. Niestety nie mam minimalnej. Dodatkowo doszła opcja kop all. Ale też no niestety nie można wykopać. Dlatego, że nie mam staminki. Co by wam tu jeszcze takiego ważnego pokazać? No to przykładowo handel. Liczycie od lewej do prawej, macie na przykład, nie wiem, chcecie dać komuś przykładowo banana. No to liczycie kolejno, tak? No wiadomo, ja na przykład mam 5, no to liczę sobie 5, 10, tu już jest 11, 12, 13. Wtedy wpisujecie slash h, numer właśnie tej kolumny, w której jest ten item dany, który chcecie dać, ilość, w tym wypadku 1. No i jaka cena? No ja na przykład chcę za darmo oddać. Oczywiście z powietrzem nie mogę handlować, ale później wyświetla się graczowi opcja i on musi wpisać agree, zgadza się, albo nic nie robi i wtedy anuluje się nam ta jakby oferta. Kolejna rzecz to jest złoto. Można też złoto sobie dawać, więc wpisujemy GH, ilość tego złota i za ile tego złota chcemy go oddać, czyli przykładowo za darmo. Kolejne przydatne rzeczy to są tak zwane safe posy. Jeżeli macie VIP-a, możecie zapisać sobie 5 safe posów. Komenda jest dokładnie taka jak na ekranie. I możecie sobie jakkolwiek to nazwać, na przykład, nie wiem, troll. Ja już mam niestety za dużo pozycji. Możecie sobie sprawdzić swoje pozycje komendą mypos. Jak widzicie, kilka ich mam, no i możecie się do nich teleportować komendą telpos, na przykład, nie wiem, a w moim wypadku jest to oczywiście Alduin, do Jarkendaru. Jako nie VIP tam chyba można 2 czy 3 bodajże, nie jestem do końca pewien, ale macie tam kilka jakby, jak ktoś nie ma tego VIP-a, ale VIP nie jest jakiś drogi, także to tam jak kto woli. A, no i właśnie, jeszcze zapomniałem wam pokazać opcję do usuwania, czyli remove post i na przykład nazwa tego, co tam wcześniej tworzyliśmy, czyli troll. No i to wam powinno usunąć dany teleport. Dzięki temu zwalniacie sobie miejsce i możecie znowu zapisać kolejny. Kolejne rzeczy, moi drodzy, no to slash alchemia. Dlatego też niestety potrzebujecie staminy, ale jak widzicie, macie tu opcję kraftowania mikstur staminy, to jest też bardzo ważna rzecz, no bo wiadomo, przydaje się potki staminy do kopania, dzięki czemu możecie sobie na przykład zrobić. Każdy oczywiście ma tam jakieś wymagane składniki i odpowiedni poziom. Ja niestety nie mam staminy, najmniejsza staminka 30 punktów, no to kosztuje nas niestety 10 punktów. Można skupywać sobie, ewentualnie gracze też sprzedają jakieś tam grzyby, inne rośliny, dlatego że no to się przydaje, tak, do tej alchemii, a nowy gracz no raczej z tego nie skorzysta za bardzo, ale może dzięki temu zarobić. W trakcie gry no możecie napotkać gdzieś tam, że o, leży gdzieś tam grzyb, gdzieś tam leży jakaś, nie wiem, bryłka rudy czy czegoś po jednej sztuce, no to sobie zawsze to można akurat podnosić. Z mobów nie podnosicie niestety rzeczy z mobów lecą wam automatycznie do ekwipunku. Kolejna rzecz to są oczywiście tabliczki. Tabliczki używacie komendą tablice. No i tu sobie odpalacie odpowiedni poziom danej tabliczki i wam to wszystko śmiga. Czat klanowy
znaczy się czat klanowy, to jest slash n i treść jakaś tam jest na zielono, oczywiście jak w klanowym piszecie slash p, to jest party, a piszecie oczywiście w grupie, jeżeli jesteście, w moim wypadku jest to grupa. Na numpadzie możecie sobie piątką tą grupę ukryć w prawym tutaj rogu, po prawej stronie ekranu macie tą grupę piątką, możemy to sobie ukryć, jestem w grupie oczywiście. G jak global, czyli na globalnym czacie możemy sobie pisać, jeżeli chodzi jeszcze o czaty. Kolejna ważna rzecz, myślę, to ulepszanie. Przy kowadle piszecie ulepsz. Oczywiście trzeba sobie kupić taki mod kowalski. U jednego z kowali można kupić. Jak coś ulepszacie, to trzeba oczywiście ten młotek wyjąć przy kowadle. Wybieracie sobie interesującą was rzecz. Oczywiście, jeżeli macie odpowiednie rzeczy, to możecie sobie to tutaj oczywiście ładnie przerobić. I jeszcze jedna komenda, czyli sell. I tutaj oczywiście macie możliwość sprzedaży rzeczy na plusie. Typu, nie wiem, wyleci wam jakiś tam pancerz na plus 4, no to tutaj szukacie go i sprzedajecie. Dodatkowo jeszcze oczywiście surowce za to wpadają. Co do grupy, no to jeszcze jest parę opcji, czyli grupa, czyli G-Exit, G-Join, jak ktoś was zaprosi do grupy, G-Kick i numer ID spod F5 danego gracza. Macie też komendę TPP i na przykład daje ID 5. Jeżeli ta osoba zatwierdzi mi to bodajże ATP albo też TPA, no to wtedy ja się do niego tepam, ewentualnie też jest TPG5, czyli możemy kogoś tepnąć do nas i on tam też to zatwierdza bodajże TPA albo, albo ATP, ale to tam się zresztą wyświetla dana komenda, jeżeli że, tam wyświetli się, że czy chcecie, żeby się dany gracz do was teleportował, albo żeby czy chcesz się do niego teleportować i dana komenda jest podana, więc z tym też raczej problemu nie ma. Gotowanie też jest takie okienko oczywiście. Mamy tutaj możliwość zrobienia sobie za jeden punkt stamina na przykład jakieś tam szyneczki gotowane, inne jakieś tam bajery do leczenia, jeżeli chodzi jeszcze o to. Jest jeszcze kilka opcji przy kowadle, których wam nie pokazałem. Teraz jeszcze nadrobię tę zaległość. No, chcę wam jak najwięcej rzeczy pokazać, wytłumaczyć, żebyście sobie mogli tutaj oczywiście poradzić. Przy kowadle slash biżuteria możecie sobie tutaj recraftować, czyli na przykład jak macie jakiś pas obrony, amulet HP i odpowiednie jakby surowce, w tym wypadku węgiel ametyst, to możecie sobie zrobić pierścień siły. Oczywiście też tu do tego jest potrzebny ten młotek, trzeba go wyjąć i w ten sposób sobie tam zrobić na przykład pierścionek siły. Tu możecie sobie przetopić coś, na przykład nie wiem, chcecie przetopić węgiel na czarną rudę. No węgiel, jak widzicie, zresztą się nie opłaca, za dużo kasy zabiera. Jak widzicie, 100 węgla to jest tylko 2 sztuki czarnej rudy, bardzo drogo. Ale w drugą stronę już jest bardziej ciekawie, czyli przykładowo, nie wiem, czarną rudę możecie sobie przerobić na 400 węgla, nie wiem, na 300 ametystu. Dodatkowo trzeba oczywiście opłacić to kwotą 150k. Tak to wygląda. No i dobra, i jeszcze tutaj takie parę opcji, czyli na przykład jak widzicie innego gracza, to klikacie na niego lewym shiftem przykładowo i macie opcję PvP, macie opcję właśnie grupy, handel, no to nie, klan, ale co do grupy, no to tak jak już tłumaczyłem, G-Join, co do PvP, jak ktoś was wyzwie, wyskoczy wam, że wyzywać na pojedynek, klikacie slash PvP. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten poradnik, to jak wejść do Jarkendaru. Jeżeli ktoś już osiągnie powiedzmy ten 69 level, to może już śmiało iść na priorowe ścierwojady. I tutaj co stał właśnie Saturas, tak, jeżeli się nie mylę, Saturas chyba, no. I nas tutaj przyprowadził właśnie Lares, no to tutaj jest w ścianie takie przejście przez taką magiczną ścianę i tu jak widzicie są ścierwojady na 69
poziom. No i tam dojdziecie do kopalni, gdzie oczywiście byli niewolnicy więzieni przez kruka. I w sumie jesteście tak naprawdę już w Jarkendarze. Tam będziecie się spawnić bodajże od 75 levela dopiero, więc warto myślę wiedzieć, gdzie się wchodzi do Jarkendaru. Ewentualnie może ktoś was tam tepnie. I w sumie to tyle. Myślę, że pokazałem wam wszystko to, co najważniejsze na serwerze. Co? Mam nadzieję, że troszkę wam tam pomogłem. Już mniej więcej wiecie co, gdzie i jak. I dodatkowo jakieś tam podstawy, myślę, będziecie już ogarniać. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć.